Mimo, że historia Chorzowa jest mocno związana z przemysłem, to w mieście nie brakuje terenów zielonych, idealnie nadających się do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dla przykładu, zaledwie kilka kroków od rynku znajduje się zrewitalizowany Plac Hutników, a na nim tężnia solankowa. Rok temu mieliśmy okazję oddać Państwu ten kawałek miasta do dyspozycji, który zwiemy Placem Hutników. Była tutaj przeprowadzona rewitalizacja, w ramach której były wymieniane alejki, powstała nowa ścieżka rowerowa, również było wymienione oświetlenie, no i oczywiście zieleń. Ale co najważniejsze i największą atrakcją tego miejsca niewątpliwie jest tężnia. O tym żeśmy się już przekonali w zeszłym roku, kiedy to pierwszy sezon mieliście Państwo okazję korzystać. Było tutaj mnóstwo korzystających, mnóstwo chętnych, mnóstwo mieszkańców, dla których już czasami brakowało miejsca na ławeczkach. Dlatego też postanowiliśmy, że w tym roku dołożymy jeszcze więcej ławeczek, ale też bardzo proszę, aby pamiętać o restrykcjach, albo o zachowaniu odległości między sobą, minimum te 1,5 metra, no i oczywiście o maseczkach. Jak otwierają tężnię, to tylko tężnia, nic więcej. Zdrówko, samo zdrówko. Tężnia jest potrzebna, bo sanatorium się staje z Chorzowa. Powinna być jeszcze jedna taka. W Parku Śląskim tak samo. Tam chodzę na spacery, na rower chodzę. Uważam, że no, tych miejsc, no chociaż sam park, nie? No jest zdecydowanie dużo. Coraz więcej się tego tworzy. Park Śląski oczywiście, jak najbardziej park od urodzenia prawie mojej córki, mojego wnuka namiętnie odwiedzamy 2-3 razy w tygodniu, także jest super sprawa. Na wieczorny spacer z psem polecam Park Róż. Przede wszystkim nie jest ograniczony metalowymi płotkami. No oczywiście dla chcącego nie ma nic trudnego, ja zawsze sobie znajdę, córka robi to samo, z wnukiem wychodzi tam, gdzie jak najdalej od samochodów, od centrum. Także jest super. Odrobinę kreatywności, a damy radę. W Chorzowie każdego roku inwestujemy w zieleń i taką infrastrukturę rekreacyjną. Pamiętamy, że już od dobrych kilku lat cieszymy się z rewitalizowanymi stawami Ameluk, które zdobyły bardzo dużą popularność wśród mieszkańców. Zeszłe lata to chociażby prace modernizacyjne przy stawach w Parku Róż. Mówimy tutaj o nowym systemie napowietrzania. Wiemy, że były tam wcześniej właśnie z tym problemy. Oczywiście jest to jedno z ulubionych miejsc do rekreacji chorzowian. Jest zlokalizowane na Klimzowcu, położone pośród bloków mieszkalnych, to dlatego bardzo dużo osób tam lubi wypoczywać. Podobnie jest oczywiście właśnie ze wspomnianym stawem Amelung. Tamten zrekultywowany teren zostanie wzbogacony jeszcze o taki nowy plac zabaw, a także do tego kompleksu stawów doprowadzona będzie ścieżka rowerowa, tak aby w sposób komfortowy, wygodny, bezpieczny i szybki na taki wypoczynek nad stawami Amelung mogli przedostać się rowerami mieszkańcy Chorzowa II, głównie z osiedla Pnioki, bo to właśnie stamtąd będzie poprowadzona ta właśnie ścieżka rowerowa. Mieszkańcy Chorzowa zainteresowani dłuższymi spacerami lub wycieczkami rowerowymi mogą zawsze odwiedzić uroczysko Buczyna, znajdujące się w południowej części miasta. Jest to teren na obszarze 65 hektarów, należący do nadleśnictwa Katowice. U zbiegu trzech miast, granic trzech miast, mianowicie Katowic, Rudy Śląskiej, Chorzowa, tuż za autostradą A4. Wielu mieszkańców naszego miasta nawet nie zdaje sobie sprawy, że tereny te należą do Chorzowa. Są one bardzo ciekawe i z tego miejsca chciałbym zachęcić do ich odwiedzenia. Więc jest to praktycznie las. Terenów leśnych mamy tutaj dosyć sporo. No jeden w naszym mieście zachęca do spacerów. Ale oprócz drzew również mamy bardzo wiele stawów, które są dosyć ciekawe z tego powodu, że stawli wody sterczą pnie uschniętych drzew. Warto to obejrzeć, odwiedzić. W północnej części miasta także znajdują się tereny sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Są to żabiedoły usytuowane na granicy Chorzowa z Bytomiem i Piekarami Śląskimi. Jest to również zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Dominują tam już nie tereny leśne, a stawy. Są to tereny, które są terenami po wyrobiskach górniczych i wbrew nazwie żabiedoły nie dominują tam płazy, a liczne gatunki ptactwa. Ponad 100 gatunków ptaków przyciąga spacerowiczów, obserwatorów do obserwacji ornitologicznych. W Parku Śląskim aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie mu pełni funkcji jednoczących społeczność regionu wokół odpowiedniej jakości wypoczynku, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Modernizacja Parku Śląskiego Jessica. Coraz więcej w parku remontów, nowych inwestycji, więc za jakiś czas
teraz na pewno park będzie miał nowe oblicze. Na chwilę obecną inwestycja, która już dobiega końca, a jest naprawdę imponująca, jest to japoński ogród. Tam naprawdę wiele się zmieni. Ogród zyska zupełnie nowe oblicze, powstanie kaskada wodna, taras widokowy, miejsce wyciszenia. Kolejną taką inwestycją, którą oddamy już wkrótce, jest otoczenie hali wystaw Kapelusz. Tam też tak zwane ściany płaczu będą odnowione, będzie iluminacja, więc też miejsce zdecydowanie nabierze zupełnie innego wydźwięku, no i oczywiście nasadzenia. Z kluczowych remontów, które obecnie trwają na terenie parku, to jest również remont kręgów tanecznych, oczekiwany przez wielu mieszkańców. Kręgi taneczne, symbol tak naprawdę miejsca kultury, rozrywki, wiele koncertów, różnych wydarzeń do tej pory tam się odbywało. W tym roku, pod koniec roku planowane jest właśnie zakończenie tej inwestycji, a oprócz tego na terenie parku sadzenie drzew, remonty alejek, bieżąca wymiana mebli parkowych, także dzieje się naprawdę sporo. Więcej informacji o inwestycjach w mieście, także realizowanych na terenach zielonych, można znaleźć na stronie internetowej www.chorzów.eu.